Zemmour i Le Pen mają odwrotne statystyki. Na Zemmoura głosują najlepiej zarabiający z dużych miejscowości, na Le Pen na odwrót. I to jest ważne, ponieważ to są często to są grupy, które mają inaczej, to są ludzie, którzy inaczej myślą o świecie, mają często też trochę inne interesy gospodarcze, społeczne, materialne. Witam Państwa na kanale Młodzi Czytają i Recenzują. Jakiś czas temu na kanale pojawiła się recenzja mojego autorstwa poświęcona książce Zemmour, prorok francuskiej rekonkwisty. Tym razem zamiast recenzji będą mieli Państwo przyjemność zobaczyć wywiad. A moim i Państwa gościem jest Kacper Kita, redaktor portalu Nowy Ład, publicysta, człowiek od lat żywo zainteresowany Francją, jej historią, literaturą oraz rzeczywistością społeczno-polityczną. Witam Cię, Kacprze. Witaj, witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Kacprze, w swojej książce starannie opisałeś postać Erika Zemmoura, niewątpliwie wielobarwną. Właściwie poruszyłeś każdy aspekt od samego życiorysu tej postaci poprzez jej karierę, zarówno dziennikarską, jak i polityczną, a także fakty z jego życia prywatnego, czy też kwestie kontrowersyjne. Jak wspomniałem, niewątpliwie jest to postać wielobarwna, ale na czym przede wszystkim polega fenomen Erika Zemmoura? Fenomen dzisiaj jest trochę, może wręcz być zabawnie, jeżeli sobie przypomnimy, no jednak wynik wyborczy poniżej oczekiwań polityczny. Natomiast fenomen Zemmoura polegał przez lata i polega dalej na tym, ponieważ on dalej funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Przede wszystkim na tym, że był to człowiek, który zyskał największą popularność. Człowiek, który głosił ideę radykalnie niepoprawne politycznie w sposób systematyczny, mając spójną, poważną, intelektualnie przepracowaną, alternatywną wizję wobec rzeczywistości, jasną alternatywą wobec demoliberalizmu, wobec panującej ideologii, jakkolwiek byśmy ją nazwali, lewicowo-liberalnej, i który doszedł do tego, że stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w kraju. Że praktycznie każdy Francuz go kojarzył, jego książki rozchodzą się w setkach tysięcy egzemplarzy. Za każdym razem, jak jest regularnie cały czas zapraszany do największych francuskich mediów i zawsze ma to kilkaset tysięcy, a czasem nawet liczone w milionach oglądalność. Wydaje mi się, że na tym polega jego przede wszystkim fenomen, który jest bardziej kulturowy niż polityczny. I też mnie on przez lata interesował jeszcze zanim przekroczył ten Rubikon polityczny. I wydaje mi się, że też jego wpływ na rzeczywistość jest bardziej kulturowy, ponieważ on kształtuje debatę w pewnym stopniu. Tak? Czy Marine Le Pen, czy Republikanie, czy w ogóle elity francuskie się do tego przez lata odnosiły. Tak? Prezydentów pytano, czy czytali najnowszą książkę Zemmoura. Część ludzi demonstracyjnie mówiła, że jej nie czyta i nie ogląda, bo właśnie, ale był to jakiś punkt odniesienia. Natomiast obecnie jest to dalej człowiek, który no jednak zajął czwarte miejsce w wyborach prezydenckich. Dostał to 7% w wyborach i cały czas jest zapraszany, komentuje. No i myślę, że jest to po prostu taka intelektualnie najpoważniejsza próba wypracowania w Europie Zachodniej alternatywnego programu wobec panującej ideologii, która w dodatku, czy tej hegemonicznej ideologii, mówiąc po gramsciańsku, która w dodatku właśnie to miała być. Tak? Zemmour w przeciwieństwie do polityków, stricte polityków Europy w szeroko pojętej prawicy, obozu narodowego, zachodnich, jasno mówi, że kultura idzie przed polityką i że on też idąc do polityki nie jest jego celem w pierwszej kolejności wygranie wyborów, tylko kształtowanie rzeczywistości, kształtowanie świadomości Francuzów. I myślę, że takie stawianie sprawy jest też czymś cennym i ciekawym. Niewątpliwie nie można odmówić skuteczności Zemmourowi w kształtowaniu tej właśnie rzeczywistości, tej francuskiej debaty publicznej. Już jego książki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zresztą sam były prezydent Francji, François Hollande, nawet przyznał się
do czytania jego słynnego francuskiego samobójstwa. Ale wspomniałeś też właśnie, że jednak ten wynik wyborczy był poniżej oczekiwań. Finałowy rezultat wyborów prezydenckich był taki, że osiągnął wynik lekko ponad 7% właśnie. Z kolei, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, no to jego Rekonkwista nie ma żadnego przedstawiciela w Zgromadzeniu Narodowym. Jaka twoim zdaniem jest przyszłość Rekonkwisty Zemmoura? No, trzeba pamiętać o tym specyficznym francuskim systemie politycznym. No, Jean-Marie Le Pen nigdy nie zdobył żadnego posła w normalnych wyborach, oprócz sytuacji, kiedy raz na dwa lata była zmieniona ordynacja. Natomiast w tym systemie, który jest we Francji, z JOW-ami i drugą turą i też specyfiką zachowania elity politycznej, no bo upraszczając, centrolewica, socjaliści swoich komunistów, trockistów, etc. zawsze wspierali w drugich turach, a centroprawica systemowa prawicę narodową praktycznie zawsze tępiła. Nie chciała się z nią sprzymierzać, nawet w drugiej turze przeciwko kandydatom lewicy. No, Le Pen przez 20 kilka lat nie miał nigdy posłów, oprócz tej jednej sytuacji, kiedy raz była ordynacja zmieniona i oprócz raz w wyborach uzupełniających zdobył. Dopiero Marine Le Pen za jej przywództwa najpierw został zdobyty jeden poseł, potem i to dość szczęśliwy, po 5 latach 8. No i dopiero teraz, po kilkunastu latach jej działalności i po 50 latach, dokładnie 50, ponieważ w tym roku obchodzimy 50 lat działania Frontu Narodowego. Front Narodowy, czy teraz Zjednoczenie Narodowe, Rassemblement National, ma dużą liczbę posłów w parlamencie. Więc to jest niewątpliwie, no, system jest tak zaprojektowany. I niewątpliwie ten wynik był poniżej oczekiwań, no bo w sondażach Zemmour miał na pewnym etapie, wchodził do drugiej tury, miał 16, 17, 18%, no ale potem to spadło i jak wiadomo, finałowy wynik nie był zły z perspektywy wyjściowej, z perspektywy środowiska, które dopiero co powstało, ponieważ pokazało jednak pewną podmiotowość, nie było to 1-2%, tylko 7 i czwarte miejsce i lepszy wynik niż obie kandydatki tych starych partii centroprawicy i centrolewicy razem wzięte, które miały razem niecałe 7%. No ale niewątpliwie był poniżej oczekiwań, niewątpliwie Le Pen go zdominowała i potem Le Pen też odmówiła mu sojuszy w wyborach parlamentarnych. Więc teraz Rekonkwista będzie, no, czeka na wybory do Parlamentu Europejskiego, które będą za półtorej roku, które będą najbliższymi wyborami krajowymi we Francji, no i które będą jakąś próbą takiego większego zaznaczenia swojej obecności poprzez to, że jest to, no, to miejsce, w którym we Francji najłatwiej jest wejść, zdobyć jakiś sukces partiom Narodowej Prawicy. Tak było przez lata. No, Front Narodowy też przez lata miał tylko europosłów, nie mając posłów. Właśnie dlatego, że tam jest ordynacja proporcjonalna, tak jest w całej Unii. Natomiast kulturowo, społecznie, no to cóż, no Zemmour cały czas występuje, jego działacze jego partii, tacy jak na przykład wiceprezes Marion Marszal, Le Pen, czy teraz już nie używa tego nazwiska drugiego, występują w mediach. No i Zemmour broni się, że to jest myślenie kategoriami dekad, że on chce kształtować młodzież, organizował swoją szkołę letnią. Natomiast no niewątpliwie w tej politycznej rywalizacji z Le Pen przegrał, przynajmniej na razie. Natomiast no, i tak ta główna walka polityczna będzie toczyła się za 5 lat, kiedy będą kolejne wybory, a za 1,5 roku będziemy widzieli, czy Rekonkwista przekroczy te 5%. W wyborach do Parlamentu Europejskiego. No, w wyborach prezydenckich Zemmour dostał 7%, w wyborach parlamentarnych niecałe 5, bodajże 4,6 przy niesprzyjającej ordynacji, więc myślę, że ma na to szansę i może to pójść w obie strony. Tak, jestem w stanie sobie wyobrazić zarówno, że tutaj znów będzie klapa i wszyscy pójdą po prostu do Le Pen, jak i jestem w stanie sobie wyobrazić, że jednak to środowisko specyficzne będzie dalej utrzymywało swoją podmiotowość na poziomie tych właśnie 5, 6, 7%. Zarówno Rekonkwista Zemmoura, jak i Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen wpisuje się w pewien trend, jaki widzimy w Europie Zachodniej, mianowicie
Mówię tutaj o ruchach narodowo-populistycznych, które jednak są na fali wznoszące i populistycznych nie w tym potocznym znaczeniu, w którym obiecują coś bez pokrycia, ale w tym znaczeniu właśnie, że odwołują się do ludu, odwołują się do narodu, w kontrze do kosmopolitycznych elit, liberalnej arystokracji, jak to określa Rafał Ziemkiewicz. Wspomniałeś właśnie o tym, że Marine Le Pen odrzuciła właściwie możliwość zawarcia sojuszu. Natomiast co twoim zdaniem miałoby miejsce w przypadku, mówimy oczywiście o następnych wyborach, gdyby jednak Zemmourowi udało się zachować podmiotowość swojego ruchu? Czy taki sojusz byłby realny? Wspominałeś w swojej publicystyce niejednokrotnie, że właściwie są to ruchy nawzajem uzupełniające się, jeśli mówimy o docieranie do ludzi, bo z jednej strony Marine Le Pen dociera do, można powiedzieć, przeciętnego Francuza, do przeciętnej francuski, a z drugiej strony Eric Zemmour skutecznie dociera na salony. Czy twoim zdaniem taki sojusz byłby możliwy? Myślę, że w dłuższej perspektywie, jeżeli Zemmour utrzyma podmiotowość polityczną, to taki sojusz będzie nieunikniony. To znaczy, no już w tych wyborach Zemmour w drugiej turze poparł Le Pen i był z oczywistych względów tak naprawdę jedynym kandydatem, który poparł Le Pen w drugiej turze, który uzyskał istotny wynik. Tak, te 7% było jej szalenie potrzebne. Było jej niezbędne, jeżeli chciała dostać ponad 50%. Myślę, że taki sojusz byłby jakby nieunikniony, żeby był warunkiem koniecznym do przyjęcia władzy, tak? Jeżeli Le Pen czysto politycznie patrząc chciałaby zostać prezydentem i następnie sformować większość w parlamencie, to i tak musiałaby prawdopodobnie zmienić ordynację na proporcjonalną, a tam już mogliby później sprowadzić rządy w jakiejś koalicji. Natomiast to są oczywiście rozważania, które są odległe, no bo też nie wiemy tak naprawdę, kto będzie kandydatem za 5 lat. Marine Le Pen nie musi nim być. Jest jakby możliwe, że Zjednoczenie Narodowe wystawi Jordana Bardelle, który teraz prawdopodobnie zostanie nowym przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego. Oczywiście Marine Le Pen dalej będzie jego realnym szefem, ale Bardella będzie tą twarzą promowaną jako, prawda, mniej zdiabolizowany przez brak tego nazwiska. To jest możliwe, więc tutaj jakby jeżeli będzie konieczne, żeby oboje, jeżeli Zemmour będzie jej konieczne na sprawowanie władzy, to się dogadają, to jest dla mnie oczywiste. Natomiast w dłuższej perspektywie Le Pen uważa, oprócz osobistych animozji, które też opisuje w książce, ale Le Pen generalnie uważa Zemmoura za szkodnika, za człowieka, który niepotrzebnie rozbija obóz narodowy. Ponieważ jej tutaj bruździ, ona uważa, że już było wielu takich ludzi przez 50 lat Frontu Narodowego, którzy buntowali się przeciwko jej ojcu, którzy buntowali się potem przeciwko niej, którzy tworzyli swoje własne ugrupowania, ale one zawsze kończyły się tym, że dostawały kilka procent i zdychały. No jednak żadne nie dostało nigdy aż 7%. No to było raczej po 2-3%, jeśli w ogóle. Zemmour jest tutaj taką najpoważniejszą próbą stworzenia partii narodowej alternatywnej wobec Frontu Narodowego przez te 50 lat politycznie. Natomiast myślę, że ważne jest to, o czym ty mówisz, że to jest pewna ich komplementarność. Licząc razem, obóz narodowy francuski jest jakby największą z tych trzech głównych sił. Tak? Po raz pierwszy w tych wyborach dostali łącznie razem ponad 30%, a w drugiej turze ponad 40%. To są dwie bardzo ważne granice, ponieważ jak mamy te trzy obozy we Francji, obóz właśnie narodowy, obóz ten centrowo-liberalno-technokratyczny i obóz ten, jak to się nazywa, islamolewacki, no to tutaj obóz narodowy jest z nich największy, bo ma ponad 30 a 35% poparcia. I to już jest bardzo dużo. Natomiast oni są komplementarni tak socjologicznie. Tak? Zemmour i Le Pen mają odwrotne statystyki. Na Zemmoura głosują najlepiej zarabiające z dużych miejscowości, na Le Pen na odwrót. I to jest ważne, ponieważ to są często to są grupy, które mają... Inaczej, to są ludzie, którzy inaczej myślą o świecie, mają często też trochę inne interesy gospodarcze, społeczne, materialne. No i tutaj myślę, jest to cenne. Tak? Myślę, że ja uważam, że w dłuższej perspektywie jedno i drugie jest potrzebne, tak? Bo Zemmour, nawet jeżeli Zemmour nie przetrwa politycznie, myślę, że w jakiejś formie przetrwa, no co on ma lepszego do roboty w życiu, a jeszcze nie jest aż taki stary. No.
Natomiast no, Zemur już jest pewnym takim mostem, po którym ludziom łatwiej jest przejść do poglądów narodowych, czy w jakikolwiek sposób niepoprawnych politycznie. No jednak dla człowieka z francuskiej elity, człowieka, który dużo zarabia, człowieka, który sobie radzi w tym świecie, dużo łatwiej jest zagłosować na kogoś, kto jest inteligentem i pisze książki o wiecznej Francji, niż na Le Pen, która jest aż do, no, która jakby celowo wręcz tak się przedstawia, ale jest aż do przesady taką właśnie prostą kobieciną w średnim wieku, która mówi do prostego człowieka prostym językiem, jak sama mówi, że ona nie jest kandydatką końca Francji, tylko końca miesiąca. Jakby myślę, że jedno i drugie jest potrzebne, bo po prostu jeżeli na jakimś etapie oni wszyscy mają mieć 50,1%, to jedni i drudzy będą potrzebni. Tak będą potrzebni zarówno arystokraci chodzący na mszę trydencką, którzy zagłosują na Zemura, na Le Pen by się brzydzili, jak i czy biznesmeni, którzy są gotowi zagłosować na Zemura, na Le Pen by się brzydzili, jak i ci prości ludzie, którzy nie byliby w stanie wymienić pewnie podstawowych faktów z historii Francji, ale czują, że no jednak ci globaliści i ta Unia Europejska to coś tam jednak nie do końca fajnie, a ci muzułmanie to już w ogóle. Na koniec pozwolę sobie zadać pytanie odnośnie twojej dalszej aktywności jako pisarza. Otóż jakiś czas temu wspomniałeś, że pod koniec tego roku będzie miała miejsce premiera twojej kolejnej już książki poświęconej rodzinie Le Penów. Zatem wciąż pozostajemy w tematyce francuskiej. Czy mógłbyś nam coś więcej opowiedzieć? Jednak wobec wydarzeń międzynarodowych zamieniliśmy kolejność. Książka o Le Penach będzie w, myślę, maju, czerwcu przyszłego roku, a teraz druga moja książka będzie o Meloni, o prawicy włoskiej. No bo jednak jest to teraz niewątpliwie temat na czasie. Le Penowie z perspektywy lat 50. są czymś, co się nie zdezaktualizuje przez te kilka miesięcy, a Meloni jest czymś ważnym, bo jej się rzeczywiście w przeciwieństwie do Zemura i Le Pen bardzo mocno udało. Tak? Więc takie są moje plany generalnie. Teraz przygotowuję książkę o prawicy włoskiej, która będzie pod koniec tego roku, a w najgorszym razie na początku przyszłego. Generalnie o drodze tego środowiska narodowego włoskiego od marginesu po dzisiaj, po 70 kilku latach premierostwo i bycie szefem rządu w państwie Europy Zachodniej, po raz pierwszy to w dużym państwie Europy Zachodniej, ale też szerzej przemiany na włoskiej prawicy ostatnich kilkunastu lat i samą Meloni oczywiście. No a w dalszej kolejności w przyszłym roku, w pierwszej połowie przyszłego roku mam nadzieję wrócić do tego, co jest mi zawsze najbliższe, czyli Francji. I jak najbardziej tych 50 lat od 72 roku, od jesieni 72 roku i Jean-Marie Le Pena do dzisiejszego sukcesu Marine Le Pen, bo jednak te wybory, w wyborach prezydenckich był niedosyt, bo jednak 41,5% to było mniej niż dawały jej sondaże, no to jednak tych 90 posłów to był największy sukces w historii francuskiego ruchu narodowego po wojnie, to jakby nie ma żadnych wątpliwości. Tak więc jak Państwo słyszeli, szykuje się nam kolejna pozycja książkowa do recenzji. Moim i Państwa gościem był Kasper Kita. Jeszcze raz dziękuję Ci za Twój czas. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam, do usłyszenia. A Państwa zachęcam do obserwowania dalszej aktywności projektu Młodzi Czytają i Recenzują.